Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj dwa zdania o tym, jak spakować się na wyjazd bikepackingowy, nie korzystając z klasycznych bagażników, ale też nie korzystając z typowych torb bikepackingowych. Ja właśnie wróciłem z takiego wypadu w Góry Bystrzyckie, więc teraz szybka teleportacja. Pokażę Wam, jak byłem spakowany na tamten wyjazd, no a potem w szczegółach omówię jedno z rozwiązań, które zastosowałem. Jestem w trakcie wyjazdu bikepackingowego w Górach Bystrzyckich. Od razu pewnie zauważycie, że nie mam żadnego bagażu na kierownicy i nie mam torby podsiodłowej. Unikam jazdy z torbą podsiodłową, no bo mam sztycę regulowaną i chcę wykorzystywać pełny skok tej sztycy. A nie mam bagażu na kierownicy, bo jadę z mapnikiem. Punkty mocowania mapnika wypadły dokładnie w tych samych miejscach, co punkty mocowania obu uprzęży, które mam, czyli uprzęży Triglav i bikepack. No da się to na pewno jakoś ominąć jakimiś takimi przystawkami do kierownicy, ale pakując się dosyć na szybko nie kombinowałem, a okazało się, że ta uprząż na kierownicę nie jest mi potrzebna, bo zmieściłem się z całym sprzętem biwakowym do dwóch takich worków 10-litrowych i te worki 10-litrowe mam zamocowane na koszykach Blackburn Cargo Cage. Pod koszykami mam oczywiście podkładki z karimaty, pod tymi opaskami metalowymi też mam gumowe podkładki. Dużo lepiej by wyglądały czarne podkładki. Ja jestem zwolennikiem rozwiązań estetycznych, ale jestem jeszcze większym zwolennikiem recyklingu, a akurat taka stara niebieska karimata gdzieś tam się u mnie znalazła. Także 20-litrowe worki. Torba Triglav szyta na miarę. Tutaj mam głównie zestaw naprawczy. Mata do siedzenia podpięta jednym paskiem do tej torby. Jeden koszyk na bidon z kubkiem termicznym. No i mam na sobie jeszcze plecak. Ten sam plecak, z którym jechałem Carpathia Divide. I w plecaku mam wodę. Wodę i poza wodą sprzęt do nagrywania, statyw, aparat. Nic więcej w plecaku nie wiozę. Także tak na dobrą sprawę mógłbym się zapakować, dokładając tutaj koszyki na bidon. Mógłbym tutaj jeszcze jeden koszyk zapiąć, mógłbym jeden zapiąć od spodu. No w sumie mógłbym jechać bez plecaka, gdybym nie nagrywał tego wyjazdu. Że bardzo fajny, minimalistyczny setup, bardzo mi się podoba. Wolę jechać z obciążeniem z przodu. Poza tym tutaj tak spakowany rower sprawia, że to obciążenie jest dosyć nisko, środek ciężkości jest nisko. Na tym ostatnim wyjeździe korzystałem właśnie z dwóch takich koszyków. To jest koszyk firmy Blackburn Cargo Cage. W zestawie producent daje dwa paski. Ten koszyk waży 160 gramów i można tutaj dosyć sensownie przewozić pakunki o średnicy do powiedzmy 18, no góra 20 cm. Koszyk można oczywiście zamontować do dedykowanych otworów w ramie. No i w przypadku na przykład Marina, który na widelcu ma otwory, można oczywiście zamontować koszyk w tym miejscu. Ja ten sposób montowania wykorzystywałem na przykład w czasie przejazdu przez Pamir w Tadżykistanie, w Kirgistanie. Także te koszyki trochę ze mną przejechały i w zasadzie nie mam żadnych zastrzeżeń co do jakości. Pamir to była dosyć wymagająca trasa. No i nic nie pękło, nic się nie urwało. Także w zasadzie jestem zadowolony z tego rozwiązania. Kilka otworów, w które możemy przełożyć paski. Jeśli planujecie przewozić w takim koszyku ładunek o średnicy większej niż 15 cm, to polecałbym zmianę tych pasków. One będą po prostu trochę za krótkie i zapinanie bagażu będzie niewygodne. Będzie trzeba się za każdym razem męczyć z tym paskiem, jeśli będzie większa średnica takiego pakunku. Jeśli to będzie coś poniżej 15 cm średnicy, to spokojnie te paski wystarczą. A jeśli chodzi o sam bagaż, to ja akurat wykorzystałem 10-litrowe worki wodoodporne. To jest model z Decathlonu. Też te worki miałem ze sobą w Tadżykistanie. W zasadzie nie mogę nic złego na ich temat powiedzieć, ale też nie różnią się niczym szczególnym od
takich worków i innych producentów dostępnych na rynku. Mnóstwo tego jest. Jedyne, na co polecam zwrócić uwagę, to jeśli chodzi o bikepacking, o wykorzystanie na rowerze, to polecam zdecydowanie te grubsze worki, bardziej odporne. Te cieniutkie worki świetnie się spisują w turystyce pieszej, kiedy pakujemy taki worek do plecaka i on nie jest narażony na ciągłe jakieś otarcia, na ciągły kontakt z piaskiem. To jak najbardziej wtedy można stosować te cieniutkie, lekkie worki. Do bikepackingu jednak polecam zainwestować w worek trochę grubszy. No a też przy okazji te grubsze będą też tańsze. Taki prosty koszyk w połączeniu z workiem wodoodpornym w zasadzie pozwala nam uwolnić się i od bagażników klasycznych, i też od inwestowania w popularne torby bikepackingowe. Jest oczywiście jedno zastrzeżenie, musimy dysponować lekkim sprzętem biwakowym, bo jeśli nie będziemy takim dysponowali, no to trudno nam będzie się spakować w 2 10-litrowe worki. Jeśli nie mamy na widelcu punktów montażowych, no to możemy ten koszyk zamocować do widelca, tak jak ja to zrobiłem właśnie w mojej Meridzie, czyli używając takich metalowych opasek zaciskowych. Najpierw próbowałem z trytytkami, z opaskami plastikowymi, ale dosyć szybko to puściło, dosyć szybko się zerwały, także od razu proponuję użycie opasek metalowych. No i dzięki temu możemy taki koszyk zamocować w każdym rowerze tak naprawdę. Oczywiście z wyłączeniem widelców karbonowych. To tyle na dzisiaj w takim krótkim filmie. Mam nadzieję, że takie drobne porady bikepackingowe Wam się przydadzą i że też pokazują, że wcale nie trzeba mieć specjalistycznych rozwiązań bikepackingowych, żeby zacząć biwakować z rowerem. Także dziękuję za uwagę i widzimy się następnym razem.